Siema YouTube! What's up, witajcie! Mam do was generalnie biznes, jak to się mówi. Bo chciałem nagrać filmik, jest dzisiaj rano, jest teraz rano, godzina chyba przed 8 czy koło 8, jestem właśnie z psem na spacerze. Chcę nagrać dla was filmik. Chodź tu, pysek. Chodź. Chcę nagrać dla was filmik, w którym chcę wam opowiedzieć moje zdanie na temat tego, tych wszystkich biznesów, które widzicie w internecie, ludzie promują i chcą, żebyście do nich dołączyli, i tych wszystkich, jako inwestycji, tak? Tych wszystkich biznesów internetowych, które moim zdaniem, no właśnie, czym są, a czym nie są. Już zaraz wam powiem, już zaraz sobie powiem, czym są, a czym nie są, moim zdaniem. I co ja robię w mojej podróży, tak naprawdę, w mojej drodze do tego, żeby zostać, żeby być niezależnym finansowo, w mojej podróży, drodze do tego, żeby zbudować stabilny biznes online na lata. Więc to nie będzie długi filmik, nie przejmuj się. Zresztą tak jak widzisz, wiele osób do mnie pisze na Facebooku, na przykład, głównie na Facebooku, albo widzę wiele ogłoszeń na Facebooku, że teraz są bardzo modne kryptowaluty, mamy rok 2019, sierpień, tak, nawet mi się śniło dzisiaj w nocy, że Bitcoin podskoczył do ileś tam 20 000 dolarów i tak dalej. I o tyle, o ile sam pomysł kryptowalut jest spoko, to jest wiele jakichś różnych programów, gdzie ludzie po prostu uważają to jako inwestycję. To nie jest żadna inwestycja, to jest spekulacja. Jeśli nie wiesz, co to jest spekulacja, to spekulację można porównać trochę do hazardu tak naprawdę. Więc inwestujesz, w cudzysłowie, pieniądze, wkładasz pieniądze gdzieś i czekasz, oczekujesz na wzrost lub na spadek, whatever, nieważne, w każdym razie na jakąś zmianę, która przyniesie tobie korzyść. Więc natomiast nie masz za bardzo wpływu na to, co tam się dzieje, natomiast jest bardzo duże ryzyko tego, że dany projekt upadnie i w ten sposób stracisz swoje pieniądze. To jest to, co się w tym momencie dzieje i jest wiele osób, które na tym zarabia. Dlaczego? Dlatego, że ryzyko jest bardzo duże. Dlaczego wiele osób jakby się tym jara? Dlatego właśnie, że są bardzo duże wzrosty, bardzo duże spadki, czyli bardzo można dużo zarobić. Na przykład jest taki projekt, który się nazywa, nie będę promował go tutaj, nazywa się na C i tam jeszcze dwie literki, na pewno wiecie, o co chodzi. Jest duży hype na ten moment, na ten temat. Natomiast kiedy ludzie piszą w internecie, że to jest inwestycja, to mnie po prostu mnie... Czy ja czułem od początku, że coś jest nie tak z tym wszystkim i zacząłem się tym interesować, w tym sensie, że zacząłem czytać książki, nie żeby szukać, czy to jest scam, czy to nie jest scam, bo to nie o to chodzi. Żeby komuś udowadniać na siłę, czy coś jest dobre, czy coś nie jest dobre, to nie o to chodzi. Natomiast fundamentalny błąd. Ludzie źle nazywają to, czym to jest, a czym to nie jest. To nie jest inwestycja, tak jak mówiłem. Polecam książkę Roberta Kiyosaki, Rich Dad's Guide to Investing. Jest wiele osób, które w internecie też polecają ten projekt, o którym przed chwilą mówiłem, i też polecają tę samą książkę, co jest w ogóle dla mnie, to jest jakieś kuriozum. No ale okej. Słuchajcie, tak jak mówię, nie nagrywam tego filmiku, żeby tutaj hejtować, tylko żeby was uświadomić. Poczytajcie sobie tą książkę. Inwestycja, inwestowanie jest wtedy, kiedy osoba... Znaczy, są różne rodzaje inwestowania, zacznijmy od tego, ale inwestowanie jest wtedy, kiedy ty wiesz, co robisz, kiedy to nie jest spekulacja, tak? Kiedy to nie jest hazard, i warto się nad tym zastanowić, bo można dużo pieniędzy wygrać, tak samo jak stawiając na jakąś drużynę piłkarską, tak? Czy na Real Madrid, czy na Barcelonę, czy na jakikolwiek inny mecz, można dużo wygrać, tak? Można wygrać na, stawiając na słabszą drużynę, bo ma dużo lepszy przelicznik. Jest to ryzyko? Jest. Jest duża szansa? Jest, bo są tam, chyba jest remis, tak? Wygrana i przegrana. Są duże szanse. Natomiast można dużo przegrać. I jest to hazard, jest to obstawianie, nie ma to nic wspólnego z mądrym lokowaniem swoich pieniędzy. Także zastanówcie się, co robicie. Jeżeli jesteście w takim miejscu, gdzie macie jakieś pieniądze z własnego biznesu, i to jest właśnie też jedna z rzeczy, już kończę powoli, sorry, to jest też jedna z rzeczy, która jest warta zastanowienia się, żeby inwestować swoje pieniądze. Ludzie często biorą kredyty, no nie? Ludzie biorą po prostu kredyty, co jest po prostu totalne, totalnym niebezpieczeństwem. Ludzie biorą kredyty po to, żeby zainwestować w coś, co jest bardzo coś, co może się okazać bardzo niebezpieczne. Więc ja bym tego nie robił generalnie, ale to oczywiście każdy ma swój łeb i powinien sam wiedzieć. Natomiast co chciałem powiedzieć? Że kiedy masz swój biznes, kiedy budujesz, czemu to może być? To może być nie tylko twój biznes, w sensie, to może być MLM, to może być czyjś inny biznes, natomiast to może być biznes, w którym ty po prostu budujesz sobie swój jakiś dochód, tak? Czyli stawiasz po stronie, stawiasz po stronie, po lewej stronie w swoim financial statement, tak jak to właśnie jest w książce Roberta Kiyosaki, stawiasz jakiś swój dochód czy przychód jako coś, po którym zostaje ci pieniędzy na koniec miesiąca i możesz to uznać właśnie jako swój aset. Także i wtedy, jeżeli masz swój własny biznes, można nauczyć się inwestować pieniędzy, na przykład właśnie w nieruchomości, czy w rzeczy, których ty jesteś bardziej pewien, że one, że wszystko będzie ok i nie będzie takiego ryzyka, że te pieniądze stracisz. Także tym się chciałem z wami podzielić dzisiaj rano, takie moje przemyślenia. Ostatnio bardzo mocno w tym siedzę i to czuję, że to będzie przyszłość moja. Już jest moją przyszłością tak naprawdę to. Także polecam wam bardzo, jeśli macie jakieś pytania, walcie w komentarzach. No i tyle, czekam na wszystkich, którzy wyskoczą i powiedzą mi, że stary, nie, przecież ja zarabiam pieniądze i jest super, także co tu w ogóle gadasz. Dobra, lecę na siłkę, jest godzina 8 rano, także trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie, hej!